Pozwólcie, że pomodlimy się jeszcze, dobrze? Nasz dobry Boże, jeszcze przez tą chwilę chcemy Ciebie uwielbić za Twoją wielką łaskę, miłość i wierność. I za to, Boże, że w tych różnych czasach jesteś z nami, że możemy Tobie ufać, że możemy widzieć Twoje prowadzenie, że wciąż Twoje słowo może działać na nas. O to też prosimy w tej chwili. Amen. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zderzyli się z idealistyczną wizją Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Zapewne nieraz spotkaliście ludzi, którzy, gdy są niezadowoleni z aktualnej sytuacji w zborze albo z wielu innych rzeczy, wtedy bardzo łatwo wspominają dzieje apostolskie i ten Kościół wczesnochrześcijański. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszą historię, która jest bardzo znana, dlatego poświęcimy na nią najmniej czasu. Dzieje apostolskie, 5. rozdział i wersety od 1 do 11. Pozwolę sobie przeczytać 3 takie dłuższe fragmenty podczas naszego rozważania, ale nie będę ich zbyt szeroko komentował, przynajmniej tych pierwszych. 5. rozdział, wersety od 1 do 11. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co ci się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi i ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi, stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Wiecie, czego ta historia mnie uczy? Już nie chodzi o to, że jest tutaj opisane jedno z takich największych cięć w Biblii, jeśli chodzi o grzech. Chociaż zauważcie, że w dzisiejszych czasach wydaje się, że czasami pojawiają się dużo gorsze grzechy, dużo gorsze rzeczy, albo przynajmniej mogą trwać dużo dłużej. A mimo to sytuacja nie jest w taki sposób rozwiązywana. Dlatego ta historia mówi, że wtedy oni też byli zszokowani, że w taki sposób Bóg zareagował. To nie było normalne. Oni byli zdziwieni, padł na nich strach, mówią: jak to tak? Ale mnie ta historia osobiście uczy, już skracając wszystkie wnioski, które do tej pory znamy, że Kościół chrześcijański, ten wczesnochrześcijański, zapewne, jak się domyślacie, nie był idealny i też miał swoje problemy. Tutaj akurat widzimy pewne oszustwo, które w dzisiejszych czasach chyba przez wielu chrześcijan nawet takie drobne kłamstwa nie są uważane za jakiś wielki grzech, za jakieś wielkie kłamstwo. A wtedy zauważcie, jak ta sytuacja się kończy. I teraz pytanie, czy po tym incydencie, po tej sytuacji, problemy i grzechy Kościoła tamtejszego skończyły się? Oczywiście to jest pytanie retoryczne. Pozwólcie na pewne ciekawe badania, które też przedstawię. Gdy mieliśmy zajęcia z pewnym profesorem właśnie od misji, głównie z młodzieżą, z młodszymi generacjami, to on zbadał takie 3 czynniki, które są bardzo ważne dla ludzi młodszych, które chcieliby znaleźć w Kościele, ale często z powodu braku znalezienia tych rzeczy nie są zainteresowani, tak najprościej mówiąc. I to są społeczność, autentyczność i duchowość. I teraz jak myślicie, w jakiej kolejności to powinno zadziałać? Co najpierw z tych 3 rzeczy? Dobrze, ktoś powiedział. najpierw, albo też ktoś zaczął od końca, żeby spotkać prawdziwą duchowość. Chociaż wiele ludzi chce tej duchowości, może ją trochę dzisiaj inaczej rozumie niż my. Żeby spotkać prawdziwą duchowość, stworzyć prawdziwą duchowość, najpierw potrzebna jest społeczność, dobrze, społeczność, a żeby była społeczność, potrzebna jest autentyczność. Powiem wam, że bez którejś z tych trzech rzeczy, czy tych dwóch na początku, jest bardzo trudno o stworzenie prawdziwej duchowości. Więc najpierw autentyczność, potem społeczność, a potem duchowość. I on właśnie przyrównał to do takiego wielkiego statku. Niezależnie, czy tutaj przyrównamy państwo, czy kościół, generalnie, to on właśnie przyrównał, że jest taki ogromny statek na morzu, gdzie jest mnóstwo ludzi i teraz ci młodzi ludzie w pewien sposób, widząc, co się dookoła dzieje, widząc pewne rzeczy, które są niespójne dla nich, zaczynają uciekać z tego statku, biorą gdzieś tam szalupę ratunkową, wsiadają do niej i wypływają na pełne morze. Ale wiecie, co się dzieje, jak człowiek sam wsiądzie do szalupy i trochę pomęczy się na morzu? Zaraz osłabnie i zginie. Dlatego właśnie wtedy pozostaje im albo tam zostać, albo zawrócić, ale zawrócić nie chcą, bo po prostu są te bariery, blokuje ich wszystko. No i okazuje się, że spotykają innego człowieka na innej szalupie, który też uciekł, a później jeszcze kolejnego i w taki sposób razem gdzieś tam tworzą właśnie własną, odrębną społeczność, subkulturę, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale właśnie z dala od tego, jak to nazwać, od tych organów, od tej władzy, od tej establishmentu. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Więc ta historia zadaje mi takie pytanie, czy jestem autentyczny? Czy potrafię tworzyć społeczność i prawdziwą duchowość? No dobrze, chodźmy do drugiej historii. Aha, jeszcze tylko jedna bardzo ważna rzecz. Zauważcie jedną rzecz. Kto w tej historii rozwiązał problem? W historii Ananiasza i Safiry kto rozwiązał problem? Już to powiedzieliśmy, ale podkreślmy to sobie. Kto? Bóg, Duch Święty. To będzie nam bardzo potrzebne. Przejdźmy teraz do drugiej historii, zapisanej w 15 rozdziale. I wersety od 1 do 12. I pozwólcie, że ja też to przeczytam dla tych, którzy może nie do końca kojarzą cały kontekst. 15 rozdział, wersety od 1 do 12. Z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wyprawieni zatem przez Kościół ruszyli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Po przybyciu do Jerozolimy zostali przyjęci przez Kościół oraz przez apostołów i starszych. Opowiedzieli im o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Wówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli i stwierdzili, że trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali prawa Mojżesza. Zeszli się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. A gdy ją już długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich: drodzy bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo dobrej nowiny i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego podobnie jak nam. Nie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary. Dlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie i dla nas było ono ponad siły? Przecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa, zupełnie tak samo jak oni. Wówczas cały tłum umilkł. Zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem między poganami. Wiecie, czego ta historia natomiast mnie uczy? Że niezależnie o jakim zborze byśmy mówili, o jakim kościele i w jakich czasach, to zawsze jest możliwość powstania pewnego zatargu, pewnej niezgody. I zauważcie, że ta historia nie została wybrana bez powodu, bo tutaj zatarg dotyczył dobrej rzeczy. Nie dotyczył negatywnej rzeczy, że coś się stało, że ktoś gdzieś tam mocno zawalił i tak dalej. Nie, ona dotyczyła misji. Ona dotyczyła powiększenia Kościoła. Ona dotyczyła zbawienia, czyli to była dobra rzecz, pozytywna rzecz. Ale mimo to, że była dobra rzecz i tak, zauważcie, że na tym tle mógł powstać pewien spór, pewne nieporozumienie, które należało wyjaśnienia sprawy. I teraz, no właśnie, ta historia pokazuje, że problem dotyczył, tak bardzo krótko tylko przypomnę, tego, czy przed przyjęciem wiary i włączeniem do Kościoła chrześcijańskiego musi poganin poddawać się obrzezaniu i przyjąć wszystkie obowiązki nakładane przez zakon. Innymi słowy, czy po to, żeby stać się chrześcijaninem, najpierw poganin musi stać się Żydem? Oto była cała sprawa. Bo tak niektórzy wierzyli, że tak powinien przechodzić cały proces nawrócenia. Czy może w ogóle poganin wejść do Kościoła? A może po prostu może wejść do Kościoła dlatego, że jest człowiekiem? Nie musi być Żydem. Ta sprawa nie była prosta. Dodatkowo ta cała otoczka, którą dobrze znamy, że poganie nie przebywali, że Żydzi nie przebywali z poganami pod jednym dachem, że wspólnie gdzieś tam nie ucztowali, że Żyd nie mógł za bardzo utrzymywać kontaktów nawet z nimi. I teraz, jak będą wyglądać nasze kontakty, gdy ich przyjmiemy? Gdy zdecydujemy się na taką dużą rewolucję? Jak to będzie wyglądać? To były poważne problemy. I powiem wam pewną ciekawą sytuację. Studiowałem teraz angielski z pewnym człowiekiem, który też wybierał się na studia i był na chwilę pastorem w Serbii. Teraz mieszka w Bośni. Natomiast on pewnego razu na zajęciach, gdy rozmawialiśmy sobie właśnie o kwestii różnych problemów na świecie, to zaczął narzekać. I zaczął mówić, jak to jest u niego ciężko być pastorem, bo jest tyle problemów. A ja mu wtedy przerwałem i mówię, słuchaj, wszędzie są problemy na całym świecie. Myślisz, że ja nie doświadczyłem problemów w moim zborze, w mojej pracy jako pastor, a on mi wtedy znowu to on mi przerwał. I powiedział, wiesz co, ale u mnie to wygląda tak, że za każdym razem prawie jak mówiłem kazanie w swoim zborze, to kończyło się tak, że ludzie wstawali i zaczęli się bić. Zaczęli po prostu używać siły. I on mówi, tak bardzo się cieszyłem, jak jakieś nabożeństwo skończyło się albo bez tego, albo przynajmniej bez jakiegoś takiego mocnego sporu słownego. Ja wtedy mi buzia się mocno otworzyła i powiedziałem, no wiesz co, może faktycznie nie powinienem był ci przerywać, bo ja aż tak nie miałem. Ja miałem akurat bardzo fajne zborki, jeśli chodzi o to. Później na koniec jedynie powstał pewien zbór, pewien spór, pewien konflikt, ale nie taki, nie fizyczny. I widzicie, właśnie to pokazuje, że nie ma miejsca, gdzie nie byłoby i nie ma czasu, gdzie nie byłoby problemów i pewnych zatarków i spięć. Nie ma. One były, one są i one będą. Z tym nic nie zrobimy. Ale zauważcie, co jest istotne w kontekście tej historii, gdybyśmy ją doczytali sobie do końca. Co jest ważne? Ważne jest, co my z tym zrobimy. To jest ważne pytanie do nas. Co my z tym zrobimy? Czy pozwolimy je w jakiś sposób rozwiązać? Czy może śmiertelnie się obrazimy jeden na drugiego i gdzieś tam miną nasze kolejne lata życia? A wiecie, najsmutniejsze w tej historii, gdy on to powiedział jeszcze coś takiego, za każdym razem to się musiało wydarzyć, gdy ktoś nowy przyszedł na nasze nabożeństwo. I wiecie co? Później już nie wracał. I to właśnie było najsmutniejsze z tego, co powiedział. I jest jeszcze jeden ciekawy przykład w 15 rozdziale. Pozwólcie, że go jeszcze bardzo szybko przytoczę, bo on jeszcze bardziej otwiera tą perspektywę. 15 rozdział, wersety od 36 do 41, czyli coś, co wydarzyło się podczas drugiej podróży apostoła Pawła. Posłuchajcie. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana, i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, mówi mój przekład, tak że się z sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast, polecony przez braci łasce Pana, dobrał sobie Sylasa i także odszedł. Przechodzili razem przez Syrię i Cylicję, umacniając tamtejsze zbory. Myślicie, że ta cała historia, którą czytamy tak często, wyglądała w taki oficjalny sposób, jak teraz wam pokażę? Szanowny bracie Barnabu, bardzo nie chciałbym zabrać z nami naszego szanownego brata Marka. Uważam, że jest świetnym uczniem Pana Jezusa, ale potrzebuję kogoś, kto będzie bardziej podzielał moją wizję. Wybaczcie, ale tak to nie wyglądało. Nawet Biblia powiedziała, że powstał ostry zatarg. Bardziej wyobrażam sobie tą sytuację tak, chociaż to i tak jest stonowana wersja. Barnabo, nie bierzemy ze sobą Marka. Nie nadaje się do tego. Jeśli chcesz go zabrać, to koniec z nami. Koniec i każdy pójdzie swoją drogę, tak jak Abraham i Lot. Dokładnie tak zrobimy. Ale zobaczcie bardzo ciekawy szczegół w tej historii. Zobaczcie, czy oni w tym momencie rozwiązali problem. Tak czy nie? No nie rozwiązali, czyli w sensie nie było tam wielkiego pojednania, nie wiadomo takiego, jeszcze nie spędzili tam 2 dni, nie ucztowali i tak dalej, nie poszli swoją drogą. Nie. Problemu nie rozwiązali, albo przynajmniej nie rozwiązali go całkowicie. Ale gdy czytaliśmy ten tekst, to on się kończył tym, że dalsze miejsca, które odwiedzali ci ludzie, zostały jak? Pobłogosławione. Była tam misja, zostały wzmocnione, była tam łaska Boża nad nimi i tak dalej, i tak dalej. Czyli wniosek jaki z tego wypływa? Że mimo tego zaistniałego problemu, który nawet nie został rozwiązany w tej danej chwili, a przynajmniej całkowicie, nie spowodowało to sytuacji, że rozwój Kościoła i misja została zatrzymana. Widzicie to bardzo wyraźnie, czy nie? Najłatwiej jest powiedzieć, że problem rozwiązuje się na samym początku. Tak by było najłatwiej. Ale dobrze wiemy, że często to tak nie działa, bo wiele z nich sięgają daleko, daleko w przeszłość. Ktoś coś powiedział, zrobił i tak dalej, nie? Albo jeszcze inne problemy. Ale zobaczcie, czego nas te historie uczą, że nawet jeśli coś tam nie do końca zostało załatwione, to Kościół i misja nie może się zatrzymać. I zauważcie, kto w tej historii rozwiązał problem. Bóg czy ludzie? Albo częściowo. Dobrze, ludzie. Idziemy dalej. Ostatnia historia, Dzieje Apostolskie, 21 rozdział. Przyjdźcie ze mną bardzo szybciutko. Mamy jeszcze 10 minut. 21 rozdział, wersety od 18 po 26. To jest jedna z trudniejszych historii z tych, które podałem. Dzień po przybyciu Paweł wraz z nami udał się do Jakuba. Zebrali się tam także wszyscy starsi. Paweł przywitał się z nimi i zaczął po kolei opisywać, czego Bóg przez jego posługę dokonał wśród pogan. A oni, gdy o tym usłyszeli, chwalili Boga. Powiedzieli mu również: widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a każdy gorliwie przestrzega prawa. O tobie jednak doniesiono im, że wszystkich Żydów zamieszkałych wśród pogan nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, nie przestrzegali zwyczajów. Co tu począć? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś do nas. Postąp więc tak, jak ci radzimy. Otóż są u nas 4 mężczyźni, którzy złożyli ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i wnieś opłatę za zgolenie ich włosów. Wtedy wszyscy się przekonają, że to, co o tobie mówi, jest nieprawdą, skoro ty sam przestrzegasz prawa. Co do wierzących pogan natomiast rozstrzygnęliśmy na piśmie, że mają wystrzegać się rzeczy złożonych w ofierze bóstwom, krwi, tego co uduszone oraz nierządu. Zgodnie z tą radą Paweł zabrał z sobą mężczyzn, o których była mowa i następnego dnia poddał się wraz z nimi oczyszczeniu. Następnie chodził do świątyni i zgłaszał koniec dni oczyszczenia, dopóki za każdego z nich nie została złożona ofiara. Pozwólcie na tło tej historii, więc... Gdy Paweł przybył do Jerozolimy, to w tamtejszym zborze powstał problem i starsi zboru przyjęli go radośnie, dlatego że słyszeli o tym, jak wielkie rzeczy Bóg przez niego robi. Ale z drugiej strony rozchodziły się pewne plotki, pewne informacje, pogłoski, jakoby Paweł nakłaniał Żydów do odstępstwa od zasad wiary starotestamentowej, czyli od przodków. Wiemy, że Paweł tego nigdy nie czynił, ale jego zrozumienie też w pewien sposób się oczywiście tam zmieniło. I starsi zboru znaleźli sposób, w jaki Paweł może udowodnić swoją wierność. W jaki sposób może udowodnić, że jest tym człowiekiem, który przestrzega prawa. W tamtym czasie, jak nam historia sprawozdaje, było 4 mężczyzn, którzy poddawali się ślubowi Nazyreatu. No i teraz pozwólcie na kilka informacji związanych z tym. Przeważnie taki ślub był jeśli Bóg wyświadczył coś dla mnie wielkiego, na przykład uzdrowił mnie z jakiejś choroby albo jakieś inne błogosławieństwo, to wtedy człowiek z wdzięczności mógł doświadczyć tego ślubu Nazyreatu i obejmował on powstrzymywanie się od spożywania mięsa i wina przez 30 dni. Nie można było podczas tego czasu strzyc włosów. No i w niektórych przypadkach najprawdopodobniej przez ostatnie 7 dni należało właśnie przebywać wyłącznie na dziedzińcu świątyni. Przy końcu tego ślubu należało złożyć określone ofiary, były to tam różne ofiary, nie będę ich wymieniał. I ostatnim aktem było ścięcie włosów i spalenie ich na ołtarzu. Ogólnie mówiąc, to było kosztowne przedsięwzięcie, bo wyobraźcie sobie biednego człowieka, którego albo nie było stać na ofiarę, albo musiał zrezygnować z miesięcznej pracy, czyli jakiegoś tam przeżycia po to, żeby taki ślub zrobił. Dlatego niewiele osób decydowało się na to. I nie ulega wątpliwości, że Paweł zrobił to niechętnie, ale zrobił. I według mnie to jest wyraz szacunku dla niego, bo dla niego nie był to jakiś wielki problem to zrobić. Zrobił to dla dobra większej sprawy, tak to nazwę. Ale wiecie, czego ta historia mnie uczy w kontekście dzisiejszego rozważania? Tego, że bardzo często jest tak, że jedna osoba od drugiej czegoś oczekuje i to oczekiwanie jest bardzo mocne, że wręcz wymusza, żeby ta druga osoba zrobiła tak, jak ja chcę. Żeby ta druga osoba była taka, jak ja chcę. Żeby ta druga osoba wyznawała taki światopogląd, jaki ja chcę. I tym bardziej, gdy mówimy tutaj o światopoglądzie na Boga. I tutaj możemy podawać wiele różnych przykładów. Ale pozwólcie, że nie będę ich podawał. Nie chcę po prostu tutaj się rozwodzić. Ale jest jeszcze właśnie jedna historia ciekawa, która jeszcze mocniej to wzmacnia. Pamiętacie, że w liście do Koryntian, czyli duszpasterzem był akurat apostoł Paweł, też powstał podobny problem. Na tle spożywania, tam było akurat mięsa. I sytuacja polegała tak, jest to opisane, kto z was chce, 1 Koryntian, 8 rozdział. I cała historia, pozwólcie, że to skrócę, polegała na tym, że poganie składali mięso bałwanom, bożkom. I niektórzy chrześcijanie, mając już jakieś poznanie, rozumieli, że jest tylko jeden Bóg i nie ma bożków, więc nie mieli problemu ze spożyciem takiego mięsa. Natomiast inni, którzy mieli mniejsze poznanie i których apostoł Paweł określił tam słabszych w wierze, ale nie jest to żadna ujma, że ich określił słabszych, tylko chodzi o to, że inaczej jeszcze rozumieli, pojmowali rzeczy, dla nich to był problem. I teraz apostoł Paweł właśnie kończy takim zwrotem. Pozwólcie, że przeczytam od 7. wersetu do końca. Nie każdy jednak ma takie poznanie, niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie, wciąż słabe, ulega splamieniu. Pokarm nie zbliża nas do Boga, nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku. Bo jeśli ktoś zobaczyłby ciebie, człowieku, z właściwym poznaniem przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie jako osoby słabej nie pobudziłoby go do spożycia ofiary? I tak twoje poznanie doprowadziłoby do zguby słabą osobę, brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi, mówi Paweł. Stąd jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyję mięsa na wieki właśnie dlatego, żeby się do tego nie przyczynić. Mocne, prawda? Czyli innymi słowy, jeśli powstaje pewna różnica w zdaniach, różnica w światopoglądzie, trzeba zadać pytanie, kto jest tym słabym, kto jest tym mocnym. Jeśli teraz ktoś ma większe zrozumienie, jakieś większe poznanie, to czasami musi zrobić tak jak apostoł Paweł, czyli odpuścić dla dobra tego słabszego, żeby ten słabszy nie zginął. Apostoł Paweł nazwał to grzech przeciwko Chrystusowi. Więc zobaczcie, że te trzy historie z tymi dodatkowymi uzupełniaczami, tak to nazwę, one pokazują pewną prostą myśl. Pokazują, że Kościół wczesnochrześcijański nie był idealny, miał swoje plusy i minusy. Więc jeśli chcemy do niego wracać, bo coś nam się nie podoba teraz w tym świecie, w moim zborze i tak dalej, i wszędzie gdzieś tam widzę dookoła problemy, a czasami je tworzę, to gdy idziemy do dziejów apostolskich, to bądźmy świadomi, że były tam całkiem podobne problemy, a czasem nawet olbrzymie. Przecież kwestia tego, czy przyjąć pogan, czy nie, to była, nie wiem, czy w historii chociażby tego zboru była tak wielka kontrowersja, jak tamta, która się pojawiła. Były wielkie problemy. Ale mimo to te historie pokazują nam co? Pokazują nam, że mimo tego, że pewne problemy są i pytanie się pojawia, co z tym zrobisz, czy je rozwiążesz, i tak by było najlepiej. Powinniśmy od razu rozwiązywać sytuację, zresztą nawet wiemy, że tego Bóg w pewien sposób wymaga. Nie gniewaj się do zachodu się gniewaj, potem już nie i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo tego pytanie jest, jeśli nawet się nie rozwiąże jakiś problem, to pytanie jest, czy to spowoduje, że problem urośnie na tyle, że zatrzymie rozwój Kościoła i zatrzymie w nim misję. Bo jeśli tak, to pojawia się ogromny problem. To wtedy być może ja swoim wkładem staję przed Bogiem, który jest głową Kościoła. To Jezus jest głową Kościoła. Więc to ja mogę stać się powodem do tego, że na przykład ja staje się tą blokadą, tą barierą do rozwoju, czyli ja występuję przeciwko Bogu. To jest bardzo odważne, ale powiem wam, że osobiście ja bałbym się czegoś takiego, bo sąd i tak gdzieś tam jest i będzie zakończony. Ale oprócz tego jeszcze jeden wniosek, który wam pokazywałem. Przy trzeciej historii nie zapytałem tego o was. W trzeciej historii, kto rozwiązał problem? Kto zdecydował za Pawła, czy będzie ściął włosy i przystępował do ślubu nazyreatu, czy nie? Pan Bóg? A, zrozumiałem, Pan Bóg. No tak, Paweł. Bo widzicie, bardzo często w naszym życiu chcielibyśmy, żeby Bóg podjął za nas wszystkie decyzje naszego życia i żeby Bóg tak samo rozwiązał wszystkie problemy naszego życia. Nie zrozumcie mnie teraz źle. Ja się zgadzam z tym, że Bóg jest rozwiązaniem wszystkich problemów i że Bóg rozwiązuje nasze problemy i prowadzi nas i pomaga. Ale oprócz tego, mówię to na własnym przykładzie i zrozumieniu biblijnym i tak dalej, Bóg chce, żebym to ja, jako osoba świadoma i mądra, którą, bo takiej mi nas stworzył w odróżnieniu od zwierząt, chcę, żebym to ja podejmował decyzje i żebym to ja tak samo nauczył się żyć w zborze, nauczył się żyć względem Niego i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się czy nie? I zobaczcie, co te historie pokazują. One pokazują, że gdyby Bóg zawsze ingerował w nasze sprawy, to możliwe, że często bylibyśmy bardziej niezadowoleni niż zadowoleni. Co mam na myśli? Pamiętacie, jak w pierwszej historii Bóg zareagował? Uciął sprawę natychmiastowo. Jeśli by Bóg ucinałby każde sprawy natychmiastowo, to obawiam się, że wielu z nas mogłoby być bardziej niezadowolonych. Więc zauważcie, że właśnie dzisiaj mówimy o Kościele. I Kościół składa się z każdego z nas. I każdy z nas tworzy większe dzieło. Dzieło, którego głową i którego kierownikiem jest Jezus Chrystus. I wiecie, jak w praktyce można sprawdzić, czy naprawdę Jezus Chrystus jest w moim życiu? Nie przez to, co mówię, ale przez to, gdy mówię, że jest na pierwszym miejscu, można to w taki sposób sprawdzić, czy w moim życiu ja, mimo różnych trudnych sytuacji i problemów, potrafię w taki sposób żyć i w taki sposób gdzieś dalej współpracować i działać, że dalej Kościół rozwija się, wspólnie go budujemy, misja rozwija się i ona się nie zatrzymała. W taki sposób można to zobaczyć. Nie na podstawie tego, co się będzie mówić, że jak wysoko czy jak ważny w moim życiu jest ustawiony Jezus Chrystus. I na koniec coś zacytuję. Nawet nie wiem, skąd to pochodzi, ale posłuchajcie. Holistyczna Ewangelia a Kościół Apostolski. W miarę rozwoju Kościoła Apostolskiego problemy i potrzeby Kościoła również zaczęły narastać. W jaki sposób apostołowie i nowonawróceni zajęli się tą sytuacją? Jaka była ich odpowiedź na potrzeby tej nowej trzódki wspólnoty chrześcijańskiej? Ich odpowiedź była wynikiem miłości, jaką widzieli ucieleśnioną w życiu Jezusa. Miłości, która została na nich wylana przez Ducha Świętego. Objawiło się to w bezpośrednim wyrażeniu ich miłości w czynie wobec ich bliźnich. Była to miłość, która wyraziła się w życiu Kościoła jako wspólnoty, wspólnego dzielenia się i praktykowania prawdziwej i czystej religii. Bożą, holistyczną Ewangelią można wyrazić jako spotkanie z Chrystusem, spotkanie z miłosierną miłością Boga, która została zawarta w życiu jednej osoby Jezusa Chrystusa. I cechowała się ona prawdziwą wspólnotą. Ta wspólnota, którą rozwinęli, opierała się na naukach apostołów, które otrzymali od Jezusa, łamaniu chleba, a także poprzez żarliwą modlitwę. Wierni pierwszego Kościoła byli jedni sercem i umysłem. A ja teraz dodaję słowa, mimo różnorodności i wyzwań i problemów dnia codziennego. Amen? Więc, drodzy, na koniec tylko jedno pytanie. Czy naprawdę tęsknimy za Duchem Bożym, którego dostrzegamy w pierwszym Kościele? Jeśli, drodzy, tęsknimy naprawdę za Duchem Bożym, to Jezus Chrystus i misja pokonają wszystko. Wszystkie problemy, wszystko co negatywne pokonają, dlatego że te dwie rzeczy jednoczą lud Boży, który doświadczył miłości Jezusa Chrystusa. Amen.